Cześć, witam Was. Z tej strony Łukasz, BQWPL. Witajcie w kolejnym naszym poradniku. Dzisiaj podyskutujemy sobie na temat teoretycznie gotowych już szczyponów Ronnie League. Czemu teoretycznie? Już Wam mówię. Wiele razy pytacie mnie, jak ich używać, ponieważ w większości te szczypony są zrobione w ten sposób, że to naprawdę brakuje właśnie w nich odcinka szczyponowego. Są tu już pomocowane haki ze stoperem hamującym nam poruszanie się przy nęty, z ruką termokurczliwą, oczywiście z krętnikiem bądź z wkrętem na haku oraz z krętnikiem. Natomiast brakuje nam tego właśnie odcinka przyponowego, plecionki bądź innego materiału, obciążenia itd., itd. I zaraz Wam pokażę, jak to ogarnąć. Temat jest banalnie prosty, ale żeby tutaj odpowiedzieć na Wasze pytania, które coraz częściej się pojawiają, zrobiliśmy tego typu poradnik też, także oglądajcie i uczcie się. Słuchajcie. Mam tutaj odcinek plecioneczki, już wcześniej go sobie odciąłem, to jest ESP Camo akurat Sinkling, fajna plecioneczka, bardzo miękka plecionka bez otuliny, ponieważ tutaj nie ściąganie otuliny i zabawa z nią jest istotą tego filmu, tylko związanie samego zestawu. Bierzemy sobie tutaj już gotowy oczywiście przypon, ja akurat wezmę to, czego najczęściej używam i już je znam, więc Ronnie League, ale tak samo to działa z każdym innym przyponem tutaj. Przyponik ten akurat tutaj jest oparty o montaż przynęty, jest oparty o takie małe kółko, tak zwany hook ring swivels, czyli krętnik haczykowy do przynęty. Tu sobie dowiązujemy bait frosta. O bait froście pomówimy sobie w innym filmiku, jak go używać, natomiast dzisiaj skupimy się na samych wiązaniach. A zatem biorę po prostu sobie, przedziewam oczywiście plecioneczkę przez ten krętnik. Ja użyję tutaj węzła, którego najczęściej używam w tego typu sytuacjach, czyli węzła typu greener. Przedziewamy sobie tą plecioneczkę w ten sposób, mniej więcej taki odcinek. Węzeł typu greener możecie zacząć na naszym kanale, już na pewno też powinien się gdzieś tam znajdować w playliście. Bardzo mocny, bardzo popularny węzeł, ja go najczęściej używam w wszelkiego rodzaju wiązaniach, czy to karpiowych, czy nawet też spinningowych, tam gdzie potrzebuję pewności, jeżeli chodzi o wytrzymałość węzła, o jego moc. Też o prostotę, w jakiś sposób wiązania tego węzła. Przedziewamy sobie plecioneczkę 5-6 razy. I oczywiście ścinimy wcześniej węzeł, bądź moczymy. Pozwolę sobie Wam oszczędzić tego widoku i zaciskamy go ładnie sobie tutaj na naszym krętniku. Bierzemy sobie zaciskarkę, żeby nie pokaleczyć sobie paluchów o haczyk. Wybraźcie sobie leciony za to. Ręka mi się obsunie i haczyk wbija mi się po kości. Nic przyjemnego. Dlatego zaciskarka do węzłów w tego typu rzeczach to bardzo fajna kwestia. O, proszę bardzo, węzeł dociśnięty pięknie. Mamy ładnie tutaj przywiązany już nasz hak. Odcinamy sobie zbędny nadmiar plecionki. Możecie uczynić go więcej, mniej. Ja zawsze sobie wolę zostawić gdzieś tam mały taki knocik na wierzchu. No i co? Teoretycznie prawie mamy wszystko gotowe. Tak, to jest bardzo prosta opcja, tak jak Wam mówiłem. Teraz nakładam sobie na drugi koniec tulejkę, która będzie mi gdzieś maskowała to połączenie przyponu z krętnikiem typu quick change, bo ja akurat takiego najczęściej używam. Także wkładamy sobie tutaj plecioneczkę. No i teraz widzicie, jest kłopot z plecionką, bo ona się rozwarstwia, tak? I za chwilę Wam pokażę, co zrobić. Przykładowo, jeżeli nie uda Wam się po ucięciu kawałka znowu tego włożyć, warto jest nałożyć wcześniej z drugiej strony, ale często tak jak ja teraz możecie o tym zapomnieć. O, akurat przeszło. W razie czego zawsze możecie sobie użyć też igły do przyciągania. I też to zdaje egzamin. Proszę bardzo, jest już plecioneczka z tulejką. Tu oczywiście robimy sobie pętelkę. Przypom będzie dosyć krótki, bo tutaj to wszystko na potrzeby filmu nie musi być nie wiadomo jak długie. Klasyczna podwójna pętla, ja taki zawsze używam przy tym elemencie zestawu. Raz, dwa. Oczywiście znowu ścinimy palce bądź bezpośrednio węzeł, bądź go moczymy. Oczywiście to nie musi być ślina. Taki gdzieś tam nawyk i najprostsza
rozwiązanie. Zaciskamy sobie zaciskareczką. Nie patrzcie też na pętlę, też jest spora, ona może być mniejsza, ale duża też tutaj nic nie przeszkadza, ponieważ macie tą tulejeczkę. Tulejka idzie do góry. No i tu oczywiście jest już mocowanie do naszego okrętlika typu quick change swivel bądź zwykłego okrętlika, tak? Ponieważ to tutaj nie ma aż takiego znaczenia. No i co? Teoretycznie zestaw gotowy, tak? Macie związane, tak to się używa. Teraz tu domocowujemy sobie oczywiście przynętę. Dochodzi nam kulka pop-up, która zaczyna nam ten haczyk unosić. I cały przypon idzie nam do góry. Nie pokażę wam, bo nie mam akwarium tego tutaj akurat. I cały przypon idzie nam do góry, aż do momentu ciężarka, tak? No właśnie, nie o to chodzi. Czego tu jeszcze brakuje? Brakuje nam obciążenia, a to jest kwestia bardzo prosta. Możemy to zrobić za pomocą pasty wolframowej, możemy zrobić to za pomocą różnego rodzaju specjalnych, dedykowanych obciążników. Tu mam przykładowo quick changer. Tu mam pastę wolframową, możecie użyć tego, a możecie, jeżeli chodzi o prostotę, bo to miało być proste rozwiązanie, więc już wam pokazuję, możecie sobie użyć odpowiedniej gramatury zwykłego, klasycznego ołowiu. Ja tutaj dołożę przykładowo 1 gram, może to być cięższy, może być lżejszy, zależnie od tego, jakiej kulki używacie. Ja go zawsze sobie montuję zaraz za, jeżeli montuję sobie obciążenie zaraz za tym piętnikiem, zaciskam i już mamy obciążony przypon. Pamiętajcie tylko, żeby właśnie dobrze zacisnąć ciężarek, żeby on nam nie spadał. Proszę bardzo. I teraz mamy sytuację, w której mamy pop-upa, pop-up się podnosi, ale dalej już nie idzie, bo hamuje go tutaj nasz ciężarek, bądź obciążenie użyte w inny sposób. Ja pokazuję wam najprostsze możliwe rozwiązanie. Oczywiście bardziej zaawansowani karpiarze nie używają już tego typu rzeczy, tylko gdzieś biorą się za pasty wolframowe bądź inne quick changer. Tutaj oczywiście gdzieś to w jakiś sposób może być inwazyjne dla pieciątki, aczkolwiek no, jeżeli zrobicie to z głową, nie powinno się nic stać. Wiele osób tego używa, a bądź jako opcji awaryjnej, gdy się skończy im pasta wolframowa, bądź inny ciężarek przystosowany do tego, bądź po prostu zwyczajnie na co dzień i też łowią duże, fajne ryby. Także tak to wygląda. Gotowy przypon związany. I co? Nie bójcie się tego używać. Bardzo fajna opcja. Oczywiście pokażę wam gdzieś niebawem, jak przygotować samemu taki zestaw, jak to złożyć w oddzielnym filmiku. Wtedy będziecie mogli sobie sami tutaj wybierać, czy chcecie zakładać sobie właśnie kółka do mocowania za pomocą baitfrosa przykładowo, czy też właśnie tak jak tutaj są na przykład już zamocowane wkręty w tych nowych tych kamerach, różnego rodzaju inne rozwiązania, to wy będziecie wtedy wybierać, bo sami będziecie sobie to montować, ale o tym w innym materiale. Tutaj proste rozwiązanie, gotowe, także jeżeli wam się podobało, śledźcie nasz kanał dalej, zostawiajcie suby, lajki, łapki w górę i w komentarzach piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u nas na kanale. My na pewno postaramy się na to zwrócić uwagę. Dzięki za waszą uwagę, za wasz poświęcony czas i do zobaczenia z tym razem. Hej!